Radzieckim strzałem w czaszce pokwitowano wrzesień. Związano do tyłu ręce, by w obecności tata nie mogła ich zmieść błagalnie do Boga i do świata. Zakrygulowano usta, by w tej katyńskiej nocy nie mogła błagać o... Teraz,
Szanowni Państwo, śpiewaliśmy przed chwilą hymn, śpiewaliśmy będziemy Polakami, będziemy Polakami. Żeby być Polakami, trzeba strzec pamięci, trzeba zabiegać, walczyć o prawdę, bo dzieje naszego narodu związane są ściśle, tak ściśle, jak być może żadnego innego narodu na świecie, z ideą wolności, z marszem wolności przez historię. Ten marsz trwa i jeśli tutaj jesteśmy, za to jeszcze raz chciałem wam wszystkim podziękować. To dlatego, że wiemy, że musi trwać. Że musi trwać po to, by prawda o Smoleńsku wyszła na jaw. Ale także po to, by całe nasze życie narodowe opierało się na prawdzie. Bo na niczym innym opierać się nie może. Wolność i prawda są ze sobą związane, związane ściśle, nierozerwalnie. Przed godziną ojciec Aleksander mówił w trakcie kazania rzeczy oczywiste, a jednocześnie niesłychanie ważne. Tak ważne, że trzeba mu dziś w tym momencie podziękować za to, że je przypominał, że je mówił. Podziękujmy mu jeszcze raz, chociaż dziękowaliśmy już w katedrze. Wyszła na jaw i więcej, by nasze życie społeczne ze stanu wojny, złej, niepotrzebnej, szkodliwej wojny przeszło znów w stan współpracy i pokoju i potrzebnej w demokracji konkurencji, muszą być spełnione podstawowe warunki. Te warunki były wymienione, nie będę ich powtarzał. Powiem tylko jedno. Dzięki wam, dzięki tym wszystkim, którzy nie zapomnieli, ta mgła, o której też mówiono w katedrze, mgła znad Smoleńska teraz bardziej się rozwiewa. Miesiąc temu byliśmy dalej od prawdy, niż jesteśmy dziś. I tu znów trzeba dziękować. Potrzebne są podziękowania. Jest wśród nas przewodniczący zespołu smoleńskiego Sejmu, Antoni Macierewicz. Podziękujmy mu. Ale dziękujemy także Annie Fotydze, która dzielnie, bardzo dzielnie, wykorzystując swoje umiejętności dyplomatyczne, zabiega o prawdę w Stanach Zjednoczonych i na arenie międzynarodowej. Dziękuję wam i dziękuję tym wszystkim, którzy się angażują, ale pamiętajmy, jesteśmy tu dziś, musimy być za miesiąc, za dwa, za rok, być może także za wiele lat. I nie dlatego bym nie wierzył, że zwycięstwo przyjdzie wcześniej, bo ono przyjdzie wcześniej, jestem tego pewien. Ale musimy tu bywać po to, by trwała pamięć. Tu kiedyś, mam nadzieję, że niedługo, będzie stał na stałe krzyż ten, który dziś jest w kościele świętej Anny.
będzie stał, by upamiętnić tragedię smoleńską. Będzie stał po to, by upamiętnić te wielkie chwile zjednoczenia naszego narodu. I będzie stał ku otusze tych wszystkich, którzy wierzą, którzy nie dają się zastraszyć, którzy są solą polskiej ziemi, ku waszej otusze, ku otusze polskich patriotów. Dziękuję bardzo. Podziękować reprezentacji Chorwacji za to, że jako jedyni pragną oddać cześć polskim oficerom wymordowanym w Lesie Katyńskim. Dziękujemy.